Mieczysław Kasprzak mówił w Jaśle, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie licytowało się z innymi partiami na nierealne obietnice. Potwierdził, że jest zwolennikiem przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy, wyznaczenia minimalnej emerytury w wysokości 1200 zł oraz wzrostu minimalnej płacy do 1900 zł brutto. Obiecał też powołanie instytucji zabezpieczającej finansowo-rolnicze transakcje. To będzie coś w rodzaju funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, tylko że dla rolników, jeżeli kupujący odbiorca towaru zbankrutuje, padnie, to będzie rekompensata częściowa wypłacana dla rolników. Mieczysław Kasprzak deklarował dziś także, że będzie walczył o to, by polskie dzieci miały opiekę w żłobkach i przedszkolach za symboliczną złotówkę.